Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Fox, a to jest kolejny Szperacz, w którym dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, kim jest, a właściwie miała być Mel w serii gier Portal. Temat na dzisiejszy odcinek został mi podesłany przez jednego z widzów, za co bardzo serdecznie mu dziękuję. A jeżeli Ty też masz jakiś pomysł, o czym mógłbym nagrać kolejny film, napisz to w komentarzu lub napisz na mojego maila, do którego namiary macie w opisie. Tym razem to już wszystko i zapraszam Was do oglądania. Mel. Postać wycięta z gry Portal 2. Mel była pierwotnie jedną z dwójki postaci dostępnych w trybie współpracy. Razem z Shell miała przemierzać otchłanie Aperture Science. Została usunięta z fabuły, gdy bohaterki kooperacji zostały zastąpione przez roboty. Powodem tego wyboru był brak pomysłu twórców na logiczne wytłumaczenie możliwości respawnu ludzi po śmierci. Serio? Dobra, starczy tych pierdół, wiecie. Lecimy z teorią. Jak już wiecie, Mel miała się pierwotnie ukazać już w Portalu 2, jednak została usunięta. Swoją historię zaczyna więc dopiero w modzie o nazwie Portal Stories Mel. Poznajemy ją w roku 1952. Jako kobieta średniego wzrostu z rudymi włosami przyjeżdża pociągiem do ośrodka Aperture Science w celu przetestowania nowego urządzenia Aperture, a mianowicie krótkoterminowej komory relaksacyjnej. W tym czasie Aperture do swoich testów zatrudniało jedynie astronautów, bohaterów wojennych oraz olimpijczyków, więc nasza Mel musiała należeć do jednej z tych grup. Jak to w Portalu, zawsze coś musi pójść nie tak, więc nasza bohaterka budzi się nie po zapowiadanych kilku minutach, a dużo później. Tylko ile później? Tego dowiadujemy się dopiero na sam koniec gry, gdy po godzinach przemierzania placówki badawczej wraz z Virgilem unicestwiamy system Aegis, czyli ostatniego funkcjonującego zarządcę całego obiektu. W chwili wyłączenia Aegis przekazuje energię, którą zarządzał wyższej części ośrodka, w której znajduje się uśpiona po wydarzeniach z pierwszego portala Chell oraz sama GLaDOS. To właśnie na wskutek dostarczenia jej komora relaksacyjna Chell wraca do normalnego funkcjonowania i wybudza ją ze snu trwającego minimum do 2738 roku. Tą datę ustaliliśmy w filmie o historii Aperture Science, do którego link macie w opisie. Jak pewnie się domyślacie, 2738 rok to też data, w której Mel musiała wyłączyć Aegisa. Czyli teraz łatwo już obliczyć, że jej sen trwał minimum 786 lat. Potem Virgil zgodnie z obietnicą wypuszcza ją z ośrodka, czyniąc ją przy tym jedną z ostatnich potwierdzonych osób, które opuściły ośrodek Aperture. Jak widzimy pod koniec gry, Mel spotyka się niestety ze światem, w którym ludzkość prawdopodobnie już nie istnieje, a wśród żywych została tylko Mel, Chell, zahibernowany Ratman oraz reszta obiektów testowych, które widzimy pod koniec kampanii co-op w Portalu drugim. To już tyle w tym odcinku. Na koniec przypominam też o moim nowo otwartym kanale gamingowym, na którym aktualnie gramy sobie w The Walking Dead 400 dni. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak nam idzie, to wejdź sobie, link do niego masz w opisie oraz na końcu pojawi się tu albo tutaj. A więc to już tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. My widzimy się już za tydzień, a więc cześć!